Dosłownie przed momentem wróciliśmy z drugiej części Barbenheimer i już wiemy, kto wygrał to starcie. Otóż kino. I może na początku powiem tyle, że bardzo się cieszę, że te dwa filmy wyszły w ten jeden weekend i każdy ma coś dla siebie tak naprawdę. I każdy też rozbił bank pod kątem frekwencyjnym, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę tematykę i potencjał. No bo jednak film było nie było historyczny z R-ką. The world will remember this day. I wszyscy wiemy, że Christopher Nolan ma taki naprawdę solidny fanbase, także w Polsce. Czekają ludzie z wypiekami na twarzy na kolejną produkcję tego reżysera. Ja sam mam z nim taką relację trochę love and hate, to znaczy mam kilka filmów, które naprawdę, naprawdę lubię, natomiast na pozostałe raczej kręcę nosem. Co drugi film mniej więcej? No, może? Nam się podoba bardziej. Co drugi mniej. Ale faktycznie jego nowy film zainteresował nas bardzo, bo jest to temat, który nie jest aż tak wyeksploatowany przez kino jeszcze moim zdaniem. Ale jeżeli chodzi o samą historię, to bardzo dobrze się składa, bo kolejna recenzja, kolejny konkurs. Oppenheimer, triumf i tragedia ojca bomby atomowej, czyli książka od wydawnictwa Replika, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Jeżeli jeszcze o tej książce nie słyszeliście, to jest chyba najbardziej obszerna publikacja na temat Oppenheimera, która powstawała w zależności od źródła od kilkunastu lat do nawet ćwierć wieku, więc potężna praca badawcza, widać to tutaj, jest tu mnóstwo szczegółów, 800 stron tekstu, więc być może nie jest to najlżejsza lektura na wakacje, ale jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to wydaje mi się, że warto, tym bardziej, że książka ta dostała nagrodę Pulitzera. I właśnie na podstawie tej książki powstał scenariusz do najnowszego filmu Christophera Nolana, który właśnie omawiamy. Zatem jeżeli temat Was interesuje i chcielibyście poznać trochę więcej historii, zanim obejrzycie film, lub jako uzupełnienie do filmu, to polecam Wam wpaść na naszego Facebooka, mamy dla Was 7 egzemplarzy takiej książki. Tam będzie właśnie konkurs w poście albo z tym odcinkiem, albo w osobnym, zobaczymy jeszcze. W każdym razie życzymy Wam powodzenia. Myślę, że być może zrobimy tutaj trochę niestandardową recenzję. O. Bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o fabułę tego filmu, nie wiem, czy jest sens opowiadać, co się tutaj dzieje, poza tym, że przyglądamy się życiu Oppenheimera od czasu jego studiów do tak naprawdę rozliczeń w trakcie zimnej wojny. Skaczemy tutaj na linii czasu i mamy tutaj taki wyraźny podział na 3 akty i myślę, że żeby to miało wszystko sens w naszej recenzji, to też możemy sobie poopowiadać o każdym z tych aktów osobno. Ale oprócz tego, że mamy podział na 3 akty, to mamy też podział na takie 3 linie narracyjne, bo nawet nie powiedziałabym, że czasowe. I tutaj od razu uczulam, że przez pierwszą godzinę dostajemy tyle faktów w twarz, tyle nazwisk i osób w ogóle, że jeżeli nie jesteśmy przygotowani jakoś specjalnie do tego seansu, no to możemy się na początku pogubić. Na pewno Nolan nie gadał tak dużo dotychczas w swoich filmach. Tutaj linijek dialogowych jest po prostu ogrom. I nie dość, że bohaterowie przerzucają się dialogami takimi bardzo szybkimi, takimi, które są szybko puentowane, ale też są dynamicznie i bardzo szybko cięte. I prawdę mówiąc, długo wskakiwałem do tego filmu właśnie ze względu na montaż, który początkowo mocno mnie odrzucił. Zabrakło mi w tym rytmie właśnie tych momentów oddechu, takich, żebyśmy na przykład w jakimś dialogu widzieli, że ktoś może się zastanawiać nad swoją kwestią, że może pomylić, przejęzyczyć, czy cokolwiek. Tam wszystko jest tak wycyzelowane i tak od linijki niemalże, jakby jak z karabinu strzelają tymi dialogami. No właśnie, bo ja mam takie poczucie, że tutaj Nolan wykonał trochę lepszą robotę pod kątem badania i researchu, niż pisania scenariusza. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, wydaje mi się, że można jak najbardziej z zaangażowaniem podążać za historią, którą scenariusz nam tutaj proponuje. Z tym, że chwilami miałam takie poczucie, jakby Nolan chciał za dużo zmieścić. I ja mam z tym pierwszym aktem trochę problem. I tu przyznaję, uważam, że mógłby spokojnie być o te 15-20 minut krótszy. Bo często opowiadam, że do filmów biograficznych można podejść na 2 sposoby. Albo opowiadamy o całym życiu danej postaci w takiej skondensowanej formie, albo o jednym kluczowym, konkretnym wydarzeniu, wokół którego budujemy narrację. No to Nolan wybrał obie te wersje. Tak, why not both, nie? Tak. W sensie, masz zarzuty do tego, że ten prolog jest niestety nieco przedłużony, a tam mamy właśnie to podejście takiej klasycznej biografii w skondensowanej formie.
Tak, ja mam poczucie, że po prostu my nie musieliśmy widzieć, jak Oppenheimer poznaje każdą z tych osób. Tak, jak dopiero się zaczyna tam wkręcać, zanim jeszcze obejmie to konkretne stanowisko, gdzie ma dowodzić tym projektem Manhattan. I jasne, są niektóre sceny bardzo potrzebne do tego, żeby tworzyły swego rodzaju klamrę, tak, i żeby budowały inne znaczenia, bo tutaj... O, nawet biblijne nam wchodzą klimaty, ale nie zawsze to jest z korzyścią po prostu dla... historii. Historii, dla spójności tego filmu i dla wartości oglądania. I ja najbardziej lubię ten film wtedy, kiedy on się skupia na samym Oppenheimerze. I wiem, że jego myśli w większości nie zostają wypowiedziane. Ale na twarzy Cillian Murphy jest przecież wypisane absolutnie wszystko. No i właśnie. Jeden z ulubionych aktorów Nolana i jeden z moich ulubionych aktorów, Cillian Murphy, jest w tym filmie absolutnie wybitny. Jest jądrem tego atomu, wokół którego latają elektrony, odbijają się od siebie, idąc w tę nomenklaturę okołofilmową. W jego oczach, w jego grymasach jest absolutnie wszystko, co nie zmieściło się w słowach. Tak, natomiast mam też takie wrażenie, że daje mu się pograć, tak realnie pograć, dopiero w okolicach drugiego, trzeciego aktu, bo na samym początku właśnie tak szybko z tym lecimy, tak, że nawet nie ma miejsca na przystanek na to, żeby popatrzeć, spojrzeć w te oczy Cilliana Murphy, co tam tak naprawdę siedzi. Tam jeszcze, na tym etapie, nie ma tak wielu wątpliwości, które targają tą postacią później. Bo właściwie od początku w tym filmie też mamy takie wizje, czy też powidoki pewne, które chyba właśnie mają być tym przystankiem dla nas. To teoretycznie daje nam jakieś momenty wytchnienia, ale właściwie to też są tylko błyski. Natomiast później nadchodzi akt drugi, ten, który prawdopodobnie będzie się wielu widzom właśnie kojarzyć z tym filmem, czyli właśnie ten test albo też przygotowanie do testu broni atomowej. I to jest skonstruowane trochę jak jakieś heist movie, jakby wszyscy bohaterowie nagle postanowili się skrzyknąć i właśnie urządzić jakiś napad na bank, tylko tutaj mamy jednak skalę nieco większą. No i mamy po prostu najlepszych na świecie fizyków, tak? Tak. I to jest ten Nolan w stanie czystym, on już wielokrotnie pokazywał, że właśnie w takiej konwencji czuje się bardzo dobrze i to jest moim zdaniem chyba ten najbardziej, powiedziałbym, emocjonujący i taki intensywny fragment tego filmu, bo wiemy, do czego ma dojść, tak, i tylko obserwujemy, jakimi metodami będą nam to budować, żeby to zadziałało w odpowiedni sposób. I sama scena testu, mhm, i te minuty przed, to co następuje bezpośrednio po, to jest właściwie mój ulubiony taki dłuższy fragment filmu. I też przy okazji najbardziej zwarty. Tutaj nie odbiegamy tak mocno myślami, nie wrzucamy dygresji kolejnej postaci, tylko właśnie wszystko jest sfokusowane, wszystko jest wokół tego motywu konkretnego. Tak, tutaj jednak przez dłuższy czas jesteśmy w jednym miejscu względem tych innych linii narracyjnych. Na tym etapie minęły jakieś 2 godziny filmu, jeszcze godzina przed nami i mamy cały trzeci akt, który jest tak naprawdę opowieścią o konsekwencjach i o właśnie takiej moralnej stronie tego, co robiliśmy dotychczas. I tutaj chciałbym sparafrazować taką popularną myśl, którą przypisuje się przede wszystkim Alfredowi Hitchcockowi, czyli że najpierw mamy wybuch, a potem napięcie stopniowo rośnie. I ja też miałem takie poczucie, że od momentu wybuchu tutaj napięcie naprawdę rosło. Ten finał, ten trzeci akt był najbardziej intensywny z kolei pod kątem emocjonalnym, jeżeli chodzi przede wszystkim o ten wymiar osobisty bohatera. I to też jest taki moment tego filmu, w którym doskonale widzimy, jak niejednoznaczną postacią jest sam Oppenheimer. Może przejdźmy trochę do rzeczy, które nas gdzieś pouwierały delikatnie. Nolan być może nie do końca ma rękę do postaci kobiecych. Tutaj mamy 2 takie właściwie bohaterki, które mają więcej niż jedną scenę. Czyli Florence Pugh oraz Emily Blunt. Odpowiednio kochankę i żonę Oppenheimera. I tak jak Emily Blunt dostaje przynajmniej w tym trzecim akcie taką dosyć potężną scenę, mocarną scenę, tak? Tak moim zdaniem Florence Pugh jest zupełnie niewykorzystana, a tym bardziej ta postać, co do której daje nam się znaki, że jest pod kątem emocjonalnym bardzo istotną postacią w życiu Oppenheimera. Tak. Natomiast jest potraktowana zdecydowanie mechanicznie i jej wątek zwyczajnie nie wybrzmiewa, chociaż potem pokazują nam to w taki sposób, jakby miał wybrzmieć. Mam po prostu poczucie, że ten cały wątek tego, czy Oppenheimer był komunistą, czy nie był, czy sympatyzował z komunistami, tak, czy nie, komuś zdradzał jakieś ważne informacje. Właściwie można by było ograć bez tej postaci.
I absolutnie nie mówię tutaj, że to jest osoba, która była dla Oppenheimera nieistotna, wręcz przeciwnie, tylko w samym filmie to nie do końca działa moim zdaniem i scena pewnego wyobrażenia podczas przesłuchania też mi się wydawała taka trochę nie na miejscu mimo wszystko. Tutaj jest kilka takich momentów, w których metafora wejdzie za mocno. Mm-hmm. To znaczy niekoniecznie musieliśmy widzieć jakąś taką wizualizację tego, co przeżywa bohater. I tego, co my podejrzewamy tak naprawdę. Tak, bo też zupełnie innymi środkami, lepszymi środkami już to na przykład osiągnęliśmy. Jest jedna taka scena przemówienia Oppenheimera przed publicznością, w której przykład brak dźwięku ma dużo większą moc niż te wszystkie wizualizacje, które pojawiają się tam minutę czy dwie minuty później. To znaczy, ja uważam, że ten rozbłysk jest bardzo ważny i on właśnie działa z tym dźwiękiem i to wszystko się idealnie łączy. A potem o kroczek za daleko. Dokładnie o kroczek za daleko. Jeszcze a propos tej warstwy wizualnej, no bo ten film reklamowało się w taki sposób, że to jest takie właśnie doświadczenie, że wyłącznie w IMAX-ie, że ta kopia miała tyle i tyle tam metrów, kilometrów, cokolwiek, to z tym mam odrobinę problem. Ten film jest bardzo zaskakująco, wręcz kameralny mimo wszystko. W sensie większość scen rozgrywa się w zamkniętych, bardzo mocno zatłoczonych pomieszczeniach. Ja w ogóle uważam, że dokładnie to samo można by było zrobić w teatrze. O! Tak jest skonstruowany ten film. Ciekawie. Znaczy, no może poza tymi plenerami, ale no to też da się ograć. No jakąś wizualizację w tle, akurat jest wybuch, wszyscy siedzą. Ciekawe, ciekawe. Nawet bym to zobaczył. I ja uważam, że przy okazji tego filmu nie jest aż tak ważne to, w jak wielkim formacie obejrzycie ten film, ale to, żebyście obejrzeli go w kinie z dobrym dźwiękiem. Bo dźwięk w tym filmie i montaż dźwięku. Prawdę mówiąc, dźwięk był moim zdaniem jednym z najmocniejszych elementów, jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie techniczne. Nawet tak zdjęcia Hoitemy nie zrobiły na mnie wrażenia, jak właśnie dźwięk, szczególnie w pewnych scenach. Zresztą muzyka też, ja wiem, że dla niektórych to może być za dużo, bo też jest dynamiczna, jest jej dużo, ale mi akurat przypasowała bardzo i nadawała jakiś rytm w tych miejscach, gdzie można potencjalnie zgubić zainteresowanie, bo już za dużo mówią. Tak, jest to taka muzyka trochę w stylu Zimmera, ale jednak ma swój własny charakter i dużo jest w niej takich charakterystycznych elementów powtarzających się dźwięków, jak na przykład jakieś tykanie czy tupanie, podobnie jak w Dunkierce swego czasu z tym motywem zegara. I tutaj też jest wyznaczany rytm do pewnego wydarzenia i od niego tak naprawdę. Chances are near zero. Near zero. Ja wiem, że my sobie tutaj trochę narzekamy na pewne elementy, ale chciałabym, żebyście wynieśli z tej recenzji to, że nam się ten film podobał i wam go polecamy. To jest bardzo dobry film, który mógłby być doskonały, ale oczywiście to też jest pewnie kwestia tego, jakie są wasze oczekiwania wobec sposobu opowiedzenia tej historii. No tak, jak najbardziej. No, część ludzi może się właśnie odbić od tej formy, natomiast część może być totalnie wkręcona, może być w tym filmie i każda kolejna postać, która się pojawi, czy też aktor, bo przecież mamy tutaj całą masę jakichś występów gościnnych na jedną, dwie sceny dosłownie. No, Gary Oldman na 30 sekund. I takich występów tam jest cała masa. Chciałabym jeszcze na chwilę do Roberta Downey Jr., bo mówi się sporo o tym, że za rolę w Oppenheimerze on powinien dostać nominację oscarową, drugoplanową. Myślę, że bardzo miło zobaczyć Roberta Downeya w nieco bardziej poważnym repertuarze, który przypomina nam o tym, jak to jest fantastyczny aktor, co wielokrotnie udowadniał, ale jednak no, troszeczkę się zacietrzewił na punkcie tego Marvela. No, siedział w tym MCU przez dekadę, co nie zmienia faktu, że odwalił tam fantastyczną robotę, więc to jakby nie ma żadnego problemu. I zarobił tyle hajsu, że teraz może sobie robić co chce. Tak, i od samego początku bardzo mi się ta kreacja podobała, chociaż ma momenty, w których jest odrobinę, uwaga, kontrowersyjna teza, kreskówkowy. Tak! Dziękuję! Ja ci powiem, że ja trochę nie miałem z tym problemu, bo dzięki temu, z jaką intensywnością tej opowieści mieliśmy do czynienia i z tym, co widzieliśmy też na twarzy Cillian Murphy, jak bardzo to właśnie stało się emocjonalną częścią tego filmu, takim emocjonalnym kręgosłupem. Nawet kupuję tę nieco kreskówkową konwencję w tym przypadku, bo tutaj musi dojść do jakiegoś takiego zderzenia charakterów, które jest budowane od samego początku. Jasne, zgadzam się z tym jak najbardziej. Ja po prostu wolę, kiedy
to jest wygrywane mimo wszystko bardziej subtelnie, tak jak było przez lwią część tego filmu, póki Malek nie wjeżdża. No Malek i... też tutaj ma taki monolog, który ma nam wyłożyć kawa na ławę pewne rzeczy. No, a wcześniej jest na 10 sekund w filmie i to jest takie no! I ja nie mam problemu tutaj z Robertem, bardziej z tym, jak w tych ostatnich scenach to zostało poprowadzone. Ale jest to przez większość przynajmniej i z mojej perspektywy świetna rola. Cillian Murphy, rewelacja. Robert Downey, świetny. Emily Blunt, bardzo, bardzo dobra, no, szczególnie w tej jednej scenie. Jak najbardziej. Savdi mi się podobał bardzo. Savdi był super, był chyba jedną z najbardziej złożonych tak naprawdę postaci drugoplanowych, tak, tak bym to nazwał. Albo nawet i trzecioplanowych. I też nie wiem, jedną z najlepiej napisanych. W relacji do reszty ekipy, tak. Tak, bo ten film ma taką tendencję, żeby gdzieś tam porzucać pewnych bohaterów. Natomiast on ma piękną klamrę dla siebie jako postać. Dobra, podsumowując, nie jest to być może najłatwiejszy film do oglądania w wakacje. Oj tak. Jest w nim bardzo dużo treści, jest bardzo dużo faktów, jest bardzo dużo słów, bardzo dużo postaci, bardzo, bardzo dużo polityki. To jest dobry film, który ma swoje wady i te wady można by było łatwo wyeliminować za sprawą właśnie takiej nieco bardziej ścisłej selekcji, jeżeli chodzi o to, o czym opowiadamy i co by nie stanowiło trzon tej historii. Za sprawą złotych nożyczek. Za sprawą złotych nożyczek na przykład. Natomiast pomimo mojej początkowej, powiedzmy, niechęci, czy jakiegoś takiego zniechęcenia się do samej formy, no to jednak z czasem zacząłem się oswajać z tym stylem i im więcej było właśnie tych momentów, takich, w których zostajemy z bohaterem na nieco dłużej, no to tym bardziej ta wizja do mnie przemawiała. Tak, jeżeli chodzi o te momenty, kiedy jest twarz Killiana po prostu na ekranie i mamy ją obserwować i czuć, to ja byłam na maksa zaangażowana w ten film wtedy. Umówmy się, Cillian Murphy niesie ten film na swoich barach. On jest po prostu hipnotyzujący. Kamera go kocha, absolutnie go kocha, więc nieco szkoda, że tak często się odwraca i tak często skupia uwagę na tych mniej istotnych elementach. No mniej istotnych może dla ciebie, a być dla może kogoś innego bardziej. I widziałem takie głosy, że to arcydzieło, że to magnum opus Christophera Nolana. Jeżeli tak uważacie, jeżeli z takimi emocjami wyszliście z kina, to naprawdę super. Ja wam zazdroszczę aż takiego pozytywnego odbioru. W moim odczuciu jest to film dobry, ale na pewno do topki Nolana nie trafi w moim prywatnym rankingu, powiedzmy. Wolę po prostu Nolana w tych momentach, kiedy trochę więcej serca widać w tych filmach, trochę więcej takiej warstwy właśnie emocjonalnej. Tutaj długo musiałem czekać na to, żeby dostać te elementy. No tak, ten film jest taki trochę bardziej kronikarski. Tak. Ale jest w nim tyle scen pereł. No może to nie jest mój ulubiony film Nolana, ale z drugiej strony jest w nim tak dużo elementów, które są wspaniałe. Absolutnie rozumiem tych, którzy twierdzą, że to jest średniak Nolana. Absolutnie rozumiem tych, którzy twierdzą, że to jest właśnie najlepszy film Nolana, arcydzieło, łohoho. Także bez większego kręcenia nosem, jak najbardziej warto przejść się na ten film do kina, warto skonfrontować się ze swoimi własnymi oczekiwaniami, ze swoimi odczuciami po seansie i oczywiście wtedy, kiedy już to zrobicie, no to wpadajcie do sekcji komentarzy i dzielcie się. Nie wiem, komu z nas podobał się ten film bardziej. Sądzę, że chyba mimo wszystko mi. Też mi się tak wydaje. No ale wiecie, są niuanse. Aspekty pozafilmowe, które... Chcesz powiedzieć Cillian Murphy? Który... Tak, tak, no dobra, przepraszam, no kocham tego typa od czasu 28 dni później, śniadania na Plutonie. 28 tygodni później i będziesz go kochać jeszcze 28 lat później, tak wiem. Mam nadzieję, że będę go kochać 28 lat później. Tak więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Przypominamy wam o konkursie na naszym Facebooku, jeżeli chcecie zgarnąć książkę Oppenheimer. I jeżeli liczycie na rozwinięcie wątków Oppenheimera z kobietami, to znajdziecie je tam. Bo ta biografia jest naprawdę szczegółowa. Więc do zobaczenia w następnych.